Wychowałem się w górskiej leśniczówce. Miejscu tak pięknym latem, jak przerażającym wczesną wiosną. Gdy kolorowe płaszcze liści znikają, zostają tylko szare, poskręcone gałęzie wyciągnięte w stronę okien. Mimo to nigdy nie opuściłbym tego miejsca z własnej woli. Do dziś wracam tu, kiedy to tylko możliwe, by spędzać czas z bliskimi. Nie tylko dom, ale i zawód wiąże całą moją rodzinę z lasem. Bardzo wcześnie nauczyłem się rozpoznawać drzewa i ślady zwierząt. Dobrze orientuję się w oficjalnych sprawach, bo większość gości odwiedzających mój dom stanowili wąsaci drwale, sędziwi leśnicy i tabuny stażystów, których zainteresowało wszystko, od wilków po korniki. Ja nie byłem zainteresowany ich historiami, nie dopóki nie ściszali głosu. To właśnie na nich chciałbym się skupić. Większość ma dość wątpliwe źródła i nie uwierzyłbym w nie, gdyby mi nigdy nie przytrafiło się coś podobnego. Bo umówmy się, są osoby, którym się wierzy. Poważni leśnicy, zawsze roześmiana stażystka, której twarz zmienia się, gdy opowiada o dziwnym zajściu, a także takie, których wiarygodność jest mocno wątpliwa, jak niektórzy sezonowi zulowcy, pracownicy zakładu usług leśnych, zbieranie gałęzi, sadzenie sadzonek itd., którzy dzielą czas na pracę i przesiadywanie pod lokalnym sklepikiem. Wszystkie historie łączy to, że żadnej z nich nie usłyszałem przy ognisku, na wieczornym spacerze czy wakacyjnym wypadzie pod namiot. Żadna z nich nie została opowiedziana jako typowa straszna historia. Pojawiały się w rozmowach dorosłych przekonanych, że dzieci ich nie słyszą. Część z nich usłyszałem jeszcze raz, gdy byłem już nastolatkiem i sam wypytywałem rodzinę i znajomych. Poniżej przedstawiam część tych, które wydały mi się na tyle interesujące, bym powtórzył je. Może podczas wakacyjnej wędrówki po górach zdarzyło się wam trafić na zbocze niemal ogołocone z drzew. Z jednym poskręcanym drzewem sterczącym gdzieś na krawędzi, może nawet na samym środku. Takie drzewa niepokoją, a pilarze, czyli drwale, często starają się ich nawet nie zauważać. Słyszałem wiele historii na ich temat. Może nie historii, ale krótkich zdań, czegoś pokroju ponurych anegdot. Za każdym razem towarzyszyła im powaga, jakby mówiono o czymś, czego nawet nie powinno się wspominać. Wyjątkiem zawsze byli praktykanci z okolicznego technikum leśnego, którzy zawsze szybko węszyli temat, ale ich śmiechy szybko ucinali starsi. I to w dość obcesowy sposób. W upalny majowy dzień grupa praktykantów wyszła na zajęcia z podleśniczym i pilarzami. Cały dzień w lesie, sprawdzanie pułapek na korniki i obserwowanie pracy na powierzchni leśnej. Tyle w teorii. Dla obserwatora wyglądałoby to na zwykły spacer po górach i chłopaki tak właśnie to potraktowali. Słońce szybko postarało się, by las nie dawał wystarczającego schronienia przed upałem, więc gdy tylko rozpoczęła się przerwa, wykończeni praktykanci rozeszli się w poszukiwaniu cienia. Dwóch z nich zeszło potokiem w dół, prosto między ciasne, wypłukane przez wodę zbocza. Szum potoku i lodowata woda stanowiły miłą odmianę od lepkiej i brzęczącej atmosfery kilkadziesiąt metrów wyżej. Postanowili usiąść pod rozłożystym drzewem, wpijającym korzenie w kamienisty brzeg. Jeden z chłopaków zapewniał później, że gdy tylko je zobaczył, coś wydawało mu się nie tak, ale był zbyt zmęczony, by się tym przejąć. Rozłożyli się na suchej ziemi pod konarami, wyciągnęli piwa i słuchając spokojnego szmeru potoku, szybko zasnęli. Jednak ich sny nie należały do najprzyjemniejszych, towarzyszyło im uczucie niepokoju. Krzyk, który wyrwał ich z drzemki, wspominają niemal jak zbawienny. Podleśniczy szarpał jednego z chłopaków, starając się go wybudzić. Był niezwykle zdenerwowany i blady. W jego oczach widać było jednak ulgę. Kazał im jak najszybciej wracać do reszty grupy, beształ ich co chwila spoglądając na drzewo.
Z rozmowy z kolegami dowiedzieli się, że przespali przerwę i dwie kolejne godziny. Nikt się nie interesował ich nieobecnością i podleśniczy tylko oznajmił, że wpisze im odpowiednią uwagę do dziennika praktyk do momentu, w którym ktoś wspomniał, że zeszli w dół strumyka. Chłopaków zdziwiło, że nie dostało im się zapicie w terenie, ale to, że drzemka wywołała taką atmosferę. W zwyczaju było drzemanie pod drzewami. Widocznie nie powinno się tego robić pod wszystkimi. Inną historię opowiadał pewien pracownik leśny, starszy człowiek o czerwonej twarzy i drżących rękach. Jeden z tych przykrych przypadków, których człowiek stara się tak do końca nie zauważyć, dopóki nie pozna ich przeszłości. Powodu, który popchnął ich w nauk. Otóż pan Mikołaj był kiedyś bardzo dobrze zapowiadającym się piłkarzem, który do pracy w lesie podchodził niezwykle, a może nawet przesadnie sumiennie. Przestrzegał wszystkich zasad bezpieczeństwa i choć nawet dziś jest to rzadko spotykane, nosił kask podczas pracy. Był przez to powodem żartów i drwin kolegów ze stoku. Ktoś dorzucał mu liści do kanapek, wrzucał szyszki do butów. Bardzo dziecinne dowcipy. Dlatego też nie podszedł poważnie do ostrzeżeń największego z żartownisiów co do drzewa, które zamierzał ściąć. Stare, pociemniałe drzewo rozpychało się na stoku, jakby odpychając konarami inne, wątłe brzozy i buki rosnące wokół. Drzewa znikały szybko i systematycznie, po kilku dniach do ścięcia zostało ono. Pan Mikołaj miał się nim w końcu zająć. Kolega ostrzegł go jeszcze raz. W jasnych oczach nie było nic, co mogłoby sugerować żart. Zero przekory, brak uśmiechu. Tylko stalowa powaga. Pan Mikołaj uśmiechnął się i bąknął, że ktoś to musi zrobić. Koledzy odeszli. Piła ryknęła, kaszląc dymem, gdy zbliżała się do pnia. Zwykła usterka, nic poważnego. Zabobony. Tak myślał młody pilarz. Następnego ranka znaleźli go koledzy. Leżał tuż obok zwalonego pnia. Zesztywniały zasłaniał twarz dłońmi. W środku pnia, w zarośniętej, pustej przestrzeni znaleziono ludzkie kości. Po wydarzeniu spędził kilka dobrych tygodni w psychiatryku i nigdy już nie sięgnął po piłę. Stracił pracę. Niedługo później żonę. W lesie nigdy nie może zostać sam, a zmuszony do pracy wyłącznie sadzi drzewa. Kolejna historia również związana jest z chęcią pozbycia się tak zwanego złego drzewa. Jeden z zapuszczonych prywatnych lasów, to znaczy prywatna działka w lesie, po burzliwej batalii sądowej doczekał się w końcu zmiany właściciela, który bardzo szybko podjął decyzję o wycięciu wartościowych sztuk i pozbyciu się reszty w celu nasadzenia nowych, szybko rosnących drzew. Lokalna firma leśna ochoczo przystąpiła do pracy. Po kilku dniach poradzono sobie z większością zaplanowanej wycinki, ale pojawił się problem. Jeden z pilarzy oznajmił szefowi firmy, że nie mogą sobie poradzić z największym dębem. Zniszczono na nim już kilka pił, a on wciąż nie chce się ruszyć. Co gorsza, niektórzy pilarze zaczęli otwarcie mówić, że nawet nie spróbują swoich sił z drzewem. Doszło nawet do kilku wypadków, które sceptycy z łatwością zrzucili na zwykłe zaniedbania BHP. Minęło kilka dni, a drzewo wciąż stało. Szef, widząc sytuację, skontaktował się z właścicielem lasu, ale decyzja się nie zmieniła. Dąb miał zniknąć. Żaden z pilarzy nie chciał już pracować przy tym drzewie. Mówili, że drzewo jęczy, gdy ktoś je piłuje. Gdy groźby potrącenia z wypłaty i zerwania umów nie podziałały, szef sam chwycił za piłę. Ryk piły zmieszał się z jękiem ścinanego drzewa. Pilarze posłusznie odsunęli się, nie chcąc bardziej narażać się szefowi, certyfikowanemu drwalowi. Drzewo runęło szybciej niż można by się tego spodziewać, a mężczyzny nie udało się uratować. Został zmiażdżony. Mówi się, że dąb nie miał prawa upaść pod tym kątem i to tak szybko. Inni mówią, że szef miał za swoje i niektórych drzew nie wolno ścinać.
Opisując poprzednią historię, przypomniałem sobie o plotkach związanych z całym zajściem. Plotkach, które przerodziły się w całkowicie odmienną, równie niepokojącą historię, o której opowiem następnym razem, bo ten wpis i tak rozrósł się nieco bardziej niż planowałem. Na zakończenie wspomnę jeszcze historię młodej stażystki, która spędzała wiele czasu w kancelarii w naszej leśniczówce. Nazwijmy ją Ania. To jedno z typowych imion, z których korzystam opisując historię, więc na pewno pojawi się wielokrotnie. Otóż Anna dostała za zadanie oznaczyć drzewa do wycinki. Samotny spacer po lesie nie był niczym niezwykłym. Różnice wysokości, strome zbocza i śliskie korzenie już dawno nie robiły na Annie żadnego wrażenia. Zielonym sprayem oznaczała co trzeba. Gdy kończyła pracę, jej uwagę przykuwało ciemne, poskręcane drzewo, które według planu znajdowało się na krawędzi powierzchni do wycinki. Jak sama zapewniła, było niezwykle charakterystyczne i nie pomyliłaby go z żadnym innym. Tym bardziej, że wokół znajdowały się same sosny i modrzewie, a ono niewątpliwie było liściaste. Oznaczyła je kilkoma sprawnymi ruchami i ruszyła dalej. Miała zapytać leśniczego o dziwne drzewo, ale szybko o nim zapomniała. Drzewo powróciło kilka dni później, i to dość nagle, gdy Ania stała wśród pni, a pozbawione konarów bale zjeżdżały jeden po drugim w dół zbocza. Bez problemu rozpoznawała zielone znaki, które wyszły spod jej ręki. Nagle zauważyła poskręcone drzewo. Stało dokładnie w tym samym miejscu, co kilka dni wcześniej. Podeszła bliżej. Mimo utrzymującego się od kilku dni upału, poczuła chłód i mrowienie na karku. Obeszła drzewo, ale nie znalazła śladu zielonego znaku, który pozostawiła wcześniej. Czego boimy się w lesie? Nieznanego, a może tego, że się zgubimy, że nie poradzimy sobie sami? Historie zaginięć w naszym kraju są stosunkowo rzadkie. Większość z nich wiąże się z dużymi miastami. Mało słyszy się o turystach, którzy zboczyli ze szlaku albo zostali zaatakowani przez zwierzę. Trzeba przyznać, że mamy szczęście. No, może nie wszyscy. W bardzo spokojnym leśnictwie, położonym niedaleko popularnej miejscowości turystycznej, doszło do dziwnego zdarzenia. Pewnego ranka podleśniczy i trocinkarz, czyli ktoś w rodzaju leśnego asystenta, wybrali się na objazd lasu. Mieli sprawdzić stan pułapek na korniki, które w tamtym okresie dawały się drzewom we znaki. Wspinali się wyżej i wyżej w górę ciemnego, bukowego lasu. Gałęzie przyjemnie trzeszczały pod podeszwami. Nagły, metaliczny trzask wybił podleśniczego z rytmu. Spodziewał się, że zobaczy wnyki albo potrzask, ale ku swojemu zdziwieniu zauważył srebrny selfie stick. Wciąż błyszczał i wyglądał jak nowy. Oczywiście nie licząc pęknięcia, które pojawiło się po bliskim spotkaniu z butem. Schował śmieć do plecaka i przez resztę drogi narzekał na turystów. Nie wiedział jeszcze, że na pobliskiej polanie znajduje się więcej powodów do złorzeczenia. Obok niechlujnie przygotowanego ogniska stał namiot, przed nim kilka par butów, a na złamanej jodle suszyła się sportowa bluza. Turyści rozbili obóz, niszcząc młode drzewa. Nawet ognisko łamało przepisy. Sprawiało zagrożenie pożarowe, o czym świadczyły czarne smugi rozchodzące się poza niechlujnie wyznaczone granice paleniska. Trochę mniej wilgoci, a pożar lasu byłby gotowy. Mimo to podleśniczy nie chciał wzywać straży leśnej. Ze swojego doświadczenia wiedział, że zwykła rozmowa jest zdecydowanie lepsza. Poprawdzie nie wierzył również, że straż leśna przyjedzie na miejsce, nim turyści spakują się i odejdą. Westchnął i zapukał w ścianę namiotu. Nikt mu nie odpowiedział. Zrobił to jeszcze raz, dołączając pytanie. Cisza. Rozejrzał się po polanie. Las wydawał się mu spokojny jak zawsze. Podejrzewał, że turyści poszli na spacer albo ukrywają się za ścianą drzew. Zawołał. Cisza. Miał już wrócić do pracy, gdy przypomniał sobie o butach.
Kilka par sportowych, górskich butów stało przed wejściem do namiotu, wyraźnie sugerując, że ktoś jest w środku. Chwycił zamek błyskawiczny i ostrożnie rozpiął wejście. Tylko trochę. Wystarczająco, by zajrzeć do środka. Skotłowane śpiwory, plecak i latarki. Postanowił odwiedzić to miejsce wieczorem. Wraz z trocinkarzem sprawdzili pułapki i ruszyli do następnych. Ku ich zaskoczeniu, pułapka ustawiona w cieniu rozłożystego dębu okazała się całkowicie pusta. Okoliczne drzewa wyglądały na wątłe, ale zdrowe, czego nie można było powiedzieć o dębie. Niższe partie gałęzi nosiły ślady uderzeń małej siekiery. Część była nadpiłowana czymś, co pewnie okazałoby się turystycznym scyzorykiem. Piękne, nieco onieśmielające drzewo zostało paskudnie okaleczone. Podleśniczy nie miał wątpliwości, kto był za to odpowiedzialny. Czując się nieswojo, wrócił do obozowiska i jeszcze raz przyjrzał się miejscu. Bez trudu rozpoznał osmalone dębowe gałęzie leżące w ognisku. Zawołał jeszcze raz. Turyści nie odpowiedzieli. Odwiedził obozowisko 2 dni później, lecz nic się w nim nie zmieniło. Sportowa bluza wciąż wisiała na złamanej jodle, a buty stały przed wejściem do namiotu. Niewiele później sprawa została zgłoszona wyżej. Podczas przeszukania terenu znaleziono kilka przedmiotów osobistych, takich jak chusteczka i scyzoryk. Wszystkie poza polaną, w lesie, jak najdalej od dębu. Do dziś nikt nie zgłosił się po namiot i resztę sprzętu turystycznego, który oficjalnie został uznany za porzucony. Las to nie tylko leśnicy, ale również turyści. Niektórzy nawet nie wiedzą, co tak naprawdę powinno budzić grozę w historiach, które przeżyli. W latach 80. para nastolatków wybrała się w góry. Klasyczna szkolna miłość, chcąca spędzić ze sobą kilka dni na szlaku i kilka nocy blisko siebie pod namiotem. Mieli ze sobą wszystko, co mogłoby się przydać w głuszy. Jak w harcerskich poradnikach, przygotowali się na każdą okazję. Niestety poradniki mówią tylko, jak radzić sobie z naturą, a nie z tym, co już dawno przestało być jej częścią. Gdy ognisko już dogasało, para jeszcze nie spała. Rozmawiali po cichu, wspominając zdjęcia zrobione tego dnia. Nie, nie było na nich nic nadzwyczajnego. Piękno lasu, dużo całusów, sielankę przerwał trzask. Umilkli. Mieli już spokojnie odetchnąć, gdy dźwięk powtórzył się. Dochodził z oddali i przypominał odgłos zdzierania kory. Suche trzaski, uderzenia i coś jeszcze. Chłopak sięgnął po latarkę i chciał wyjrzeć z namiotu, ale dziewczyna powstrzymała go. Jednym spojrzeniem nakazała, by się nie ruszał. Rozpoznała tajemniczy dźwięk. Głośne wzdychanie i wydychanie powietrza. Węszenie. Chłopak pobladł. Trzaski stawały się coraz rzadsze, a dźwięki donośniejsze. Para utknęła w namiocie sparaliżowana strachem. Ani drgnęli. Zorientowali się, że mogą mieć do czynienia z niedźwiedziem. Modląc się w duchu, by zwierzę odeszło jak najszybciej, spędzili w bezruchu kolejne dłużące się minuty. Nie wiedzieli, ile czasu minęło. Nasłuchiwali. Węszenie jakby się zbliżało. Każdy ich ruch mógł zwabić zwierzę. Nagle usłyszeli trzask gałęzi, a po nich dźwięki zaczęły się oddalać. Chłopak szarpnął dziewczynę za nadgarstek i wyskoczył z namiotu. Ponad kilometr od ich obozowiska stało czynne całą dobę schronisko górskie. Biegnąc na bosaka po górskiej ścieżce, zrobili największy możliwy błąd. Hałasowali. Płakali ze strachu. Dzięki adrenalinie nie czuli kamieni raniących ich stopy. Przebiegli tylko kilkadziesiąt metrów, gdy usłyszeli za sobą trzask i znajome dyszenie. Niedźwiedź musiał zawrócić. Oni już nie mieli po co. Przebijając się przez ciemność, nie chcieli się odwracać. To, co słyszeli, wyraźnie mówiło im, że wciąż są ścigani.
Las skończył się, zmieniając w kamieniste zbocze. Czując na plecach mrowienie strachu, ruszyli przed siebie, a w oddali majaczyły światła schroniska. Byli już w połowie zbocza, które pokonywać pomagały im pniaki, których łapali się schodząc w dół. W pewnym momencie chłopak potknął się i boleśnie wylądował na głazie, tuż pod samotnym drzewem. Nie pamiętał bólu, bo wtedy zobaczył to po raz pierwszy. Kilka metrów za jego dziewczyną pojawiła się góra zmierzwionej sierści. Niedźwiedź. Chłopak krzyknął, przerażony, starając się zwrócić jej uwagę na zwierzę. Dziewczyna doskoczyła do niego, chcąc sprawdzić, czy niczego nie złamał. Gdy tylko zorientowała się, że to nie był wrzask bólu, odwróciła się. Niedźwiedź szedł w ich stronę, węsząc. Wyglądał groźnie, wściekle, jakby naruszyli jego teren. Para zamarła. Niedźwiedź zatrzymał się na granicy trawy. Wciągnął powietrze i jęknął. Rozejrzał się, po czym opuścił łeb i jakby śpiesząc się wrócił do lasu. Drzewo, pod którym zatrzymała się para, wydawało się czarne i poskręcane. Pod gałęziami nie rosło nic, nawet leśny mech. Docierając do końca wpisu, przyszedł czas na najbardziej osobistą historię. To ona sprawiła, że moje ucho wyczuliło się na takie ukradkowe opowieści starszych. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie przychodzą mi na myśl, gdy wspominam wakacje mojego dzieciństwa, jest zabawa w podchody. Te dni, a nawet wieczory spędzone w lesie z przyjaciółmi, były wspaniałą odskocznią od ekranu komputera. Biegaliśmy, rysowaliśmy znaki i zostawialiśmy zagadki dla siebie do rozwiązania. Zawsze podzieleni na dwie drużyny, często upraszczaliśmy grę do zwykłej zabawy w chowanego z przymusowym pozostawianiem wskazówek. Jedna ze wspólnych gier przedłużała się do późnego popołudnia i ku naszemu zaskoczeniu zaprowadziła nas daleko od domów. Najstarsi z nas mieli może 13 lat, a najmłodsi około 10, ale nie czuliśmy potrzeby powrotu. Chcieliśmy bawić się jak najdłużej. Ktoś zaproponował kolejną rundkę, tak na pożegnanie. Nie było nikogo, kto by się nie zgodził. Szybki podział na nowe drużyny i do przodu. Trafiłem do szukających, więc gdy reszta ukrywała się w lesie jeszcze przez kilka minut, obserwowaliśmy powoli ciemniejące niebo. Mieliśmy dobrą taktykę. Najpierw trzymaliśmy się w grupie, a gdy kończyły się strzałki, rozdzielaliśmy się, jak policjanci z amerykańskich filmów. Sprawiało nam to frajdę, bo nie kojarzyliśmy, że funkcjonariusze przeszukują w ten sposób miejsca w poszukiwaniu zaginionych lub ich ciał. Nawet się nie obejrzałem, gdy straciłem z oczu resztę mojej drużyny. Mimo to szedłem dalej, święcie przekonany, że zaraz dopadnę jednego z kolegów. Jakby na komendę moje oczekiwania się spełniły. Usłyszałem trzask. Odruchowo schowałem się za krzakiem, nasłuchując. Ktoś szedł przez las. Cicho i spokojnie. Odgarnąłem gałęzie i zmrużyłem oczy. Czarna sylwetka przemykała między cieniami i ukrywała się za grubym drzewem. Miałem go. Już mi nie ucieknie. Moja drużyna wygra i wrócę do ciepłego domu. Nocny chłód powoli dawał mi się we znaki, a światła ubywało. Zaczynało do mnie docierać, że powinniśmy już wracać. Ostrożnie ruszyłem przed siebie. Zatrzymałem się kilka metrów od ponurego drzewa. Wykrzywione gałęzie igrały z moją nadaktywną wyobraźnią, a las ciemniał i ciemniał. Zadrżałem z zimna i odezwałem się, starając się brzmieć najpoważniej, jak to było możliwe. Wiedziałem, że mogę trafić na jednego z przyjaciół, który uwielbiał straszyć innych. Nie chciałem, by wyskoczył na mnie z piekielnym wrzaskiem na ustach. Odkaszlnąłem, po czym krzyknąłem, że mam go i moja drużyna wygrała. Zabrzmiałem piskliwiej niż chciałem. Echo mojego głosu rozeszło się po lesie, a po nim zapanowała cisza. Powtórzyłem, chcąc, bym to ja był panem sytuacji. Wciąż oczekując na odpowiedź, obszedłem drzewo wokół. Ostrożnie stawiałem każdy krok. Serce łomotało mi w piersi.
Przysiągłbym, że stanęło na chwilę, gdy zorientowałem się, że za drzewem nikogo nie ma. Bałem się spojrzeć w górę. Żaden z nas nie wdrapałby się po pniu na wysoko zawieszone gałęzie. Wiedziałem, co wcześniej zobaczyłem. Ktoś był za tym drzewem. Czując narastające przerażenie, chciałem przełamać strach i spojrzeć w górę. Powoli podniosłem wzrok, gdy szarpnął mną szok. Podskoczyłem na dźwięk kolegów nawołujących z oddali. Pognałem w ich kierunku, nie obracając się. Nie chciałem wiedzieć, kto lub co zniknęło za czarnym pniem. Czułem się, jakby na moich plecach roiły się owady. Mrożone mrowienie tylko mnie napędzało. Chciałem być w domu. Chciałem być znowu u mamy. Niemal nie staranowałem kolegów, którzy powitali mnie rechotem. Znaleźli siebie już o wiele wcześniej i teraz tylko szukali mnie. Żaden z nich nie skierował się w tę stronę lasu. Jak to powiedzieli? No przecież było już ciemno, strachu. Tam się nie chodzi. Nie boję się robaków, węży, nie obrzydzają mnie martwe zwierzęta. Ale ta historia męczy mnie do dziś. Minęło sporo czasu od mojego ostatniego wpisu. Każdy kolejny tydzień opóźnienia sprawiał, że trudniej było mi spisywać historię. Z męczącej bierności wyrwały mnie nadchodzące święta. Ich atmosfera i mroczny czar cmentarzy, które pełne są starych drzew. Wracając nocą do rodzinnego domu, zacząłem zastanawiać się, jak to jest pracować w lesie jesienią. Dni stają się coraz krótsze, a noc zapada znienacka. Dla osób o słabej psychice musi być to niezwykle ciężkie. Osobiste doświadczenie potwierdza jednak stereotyp, że ludzie lasu są twardzi. Nie zastanawiają się nad tym, czego nie powinni byli zobaczyć, a jeśli już, to nie roztrząsają tego tygodniami. Wyjątkiem potwierdzającym tę regułę był brutalny wypadek, który zatrząsł okolicą kilkanaście lat temu. Niektórzy twierdzą, że na gałęziach wciąż widać ślady krwi, rozlanej tego majowego poranka. Gdy furmani wyjeżdżają z końmi w las, sprawdzają, czy wszystko jest jak należy. Czy uprząż nie jest poluzowana, czy między kopyto a podkowy nie dostały się drzazgi i najważniejsze, czy koń jest zdrowy. Otóż wbrew temu, co mówią, góral utrzymujący się z ciężkiej pracy z koniem dba o niego bardziej niż o siebie. W końcu to dzięki niemu ma za co żyć. Zwierzęta pracujące w lesie nie są smukłymi koniami, wyglądającymi, jakby miały za chwilę złamać się pod ciężarem jeźdźca w bryczesach. Ich nogi przypominają konary, a grzbiety grubo ciosane bele. Nie przestraszą się byle czegoś. W końcu nie są ludźmi. Tego dnia nic nie wskazywało, że coś pójdzie nie tak. Drzewa zjeżdżały na skład zgodnie z planem. Nawet pogoda nie przeszkadzała w pracy. Chmury kłębiły się nad stromymi zboczami, dając cień i przyjemną ochłodę. Furmani zaprzęgali konie do bali i sprowadzali je w dół stromego stoku. Zwierzęta ściągały kawałki wyrąbanego lasu po wyznaczonych ścieżkach. Miejsce, w którym pracowano tego dnia, było dość specyficzne. By dotrzeć z niego na skład drewna, należało nadrobić drogi. Najprostsza droga w dół była zbyt stroma i skalista, by koń mógł po niej zejść, a jeden z odcinków był tak stromy, iż pozostawał niedostępny nawet dla ludzi. Nadchodzące niebezpieczeństwo miało zdradzić końskie rżenie. Żaden z koni pracujących na powierzchni nie chciał zbliżyć się do ogromnego, poczerniałego ze starości drzewa. Leżało już ścięte od tygodni i przyszedł czas, by ściągnąć je w dół, by nie zmarnować materiału. Dąb, choć słyszałem również inne wersje, był twardy i zawsze imponujący. Młody furman podjął się zadania, gdy resztę koni zaprzęgnięto do innych ładunków. Przy pierwszej próbie rżał i odsunął się, przy drugiej piana pojawiła się na krympysku, a za trzecim niemal nie kopnął swojego właściciela. To zdenerwowało furmana, jakby podsycając jego zajadłość. Z nieludzkim wysiłkiem doprowadził konia pod bal i dopiął uprząż do łańcuchów.
Metaliczny trzask i wszystko ucichło. Las również. Przejmującą ciszę przerwał nagły krzyk furmana. Wio! Koń ruszył, zerwał się i pognał przed siebie, omal nie tratując ludzi. Łańcuch napiął się, szarpnął zwierzęciem, ale nie zatrzymał go. Czarne drzewo zatrzeszczało i ruszyło za koniem w akompaniamencie przeraźliwego rżenia. Furman pobiegł za coraz szybciej poruszającym się zwierzęciem. Chciał go powstrzymać. Czuł, że coś jest nie tak. Nie miał szans, by to naprawić. Koń szarpnął się, zamiast ruszyć ścieżką, rzucił się naprzód na strome zbocze. Jeden z nieociosanych konarów czarnego drzewa podciął nogi pędzącego za zwierzęciem furmana. Mężczyzna uderzył głową w pień i zalewając się krwią, stracił przytomność. Bal pognał za koniem w dół. Jeszcze przez chwilę po skoku unosiło się przeraźliwe rżenie, nagle trzasnęło i po rżeniu pozostało jękliwe echo. Krew kapała z wysokości na skały porozrzucane pod zboczem. Parujące ciało wisiało kołysząc się na uprzęży i łańcuchu owiniętego wokół końskiego karku. Za makabryczną szubienicę posłużył poczerniały, dębowy bal i dwa rosłe świerki, między które wbił się zjeżdżając ze zbocza. Furman wybudził się dopiero po kilku dniach. Gdy wrócił na zbocze, ujrzał truchło konia wciąż wiszące nad skałami. Nikt nie zdołał zejść po zboczu na tyle blisko, by odpiąć łańcuchy. Krew na skałach czerniała z każdym dniem, a każdej nocy furman nie mógł spać. W koszmarach widział swojego konia i to przeklęte drzewo. W końcu nie wytrzymał. Wczesnym świtem spakował łańcuch i zapasową uprząż. Przy ich pomocy wdrapał się na zbocze. Poranione przez skały dłonie w końcu spoczęły na boku konia. Furman zapłakał i odpiął łańcuch. Jeszcze przez wiele lat można było dostrzec czarny bal wystający ze zbocza. Stok szybko zarósł młodymi drzewami, które zasłaniają miejsce niegdyś tak makabrycznego widoku. Obecnie jedyną pamiątką po wydarzeniu jest nowa nazwa – Szubienica. Kolejna historia również będzie związana z krwią lub czymś, co bardzo ją przypominało. Istnieje pewien owad – kowal bez skrzydły. Charakteryzuje się wyjątkowo czerwonym pancerzem i uwielbieniem do wciskania się w szczeliny. Często można go spotkać w lipowych lasach lub parkach. Jesienią jedno z górskich leśnic wzmagało się z plagą tych owadów. Choć mogą być groźne tylko dla sadzonek w szkółkach, ich ilość bardzo interesowała leśniczego i całą kancelarię. Sprawie postanowił przyjrzeć się stażysta, który na studiach wyjątkowo interesował się entomologią. Gdy dotarł we wskazaną mu część lipowego zagajnika, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Czerwone strugi zdawały się spływać po pniach niektórych lip. Każda szczelina w nierównej powierzchni kory przypominała gorejącą ranę. Stażysta przeraził się, ale zdrowy rozsądek i pasja pozwoliły mu zebrać się do badań. Pobieranie próbek i robienie zdjęć zajęło mu więcej czasu niż przypuszczał i nie zorientował się nawet, kiedy w lesie zapanowała ciemność. Zostało mu jeszcze jedno drzewo, do którego podszedł z zapałem. Wyciągnął patyczek z watą, by wrzucić jednego z owadów do próbki. Patyk ugrzązł, a robak nie wpadł do próbówki. Stażysta poczuł, jakby zanurzył przyrząd w czymś miękkim. Przetarł korę palcem. Coś śliskiego rozpłynęło się między jego palcami. Wtedy usłyszał to po raz pierwszy. Szmer. Był zbyt zaskoczony, by zareagować. Sięgnął po latarkę. Drżący snop światła oświetlił spękaną korę starej lipy. Pomiędzy sękatymi płatami ujrzał szklistą, wilgotną maź. Stracił oddech i mógłby przysiąc, że jego serce zatrzymało się na krótką chwilę. Drzewo broczyło krwią. Szmer powtórzył się. Mężczyzna przyjrzał się drzewu dokładnie. Zostań. Usłyszał za sobą. Rozejrzał się przestraszony. Kolejny szmer wydał się szeptem. Zostań.
Pobladły ze strachu, porwał plecak i jak najszybciej opuścił zagajnik. Całą drogę powrotną nie mógł się zatrzymać. Czuł, że nie powinien. Badania dokończył w zaciszu swojego mieszkania z dala od lipowego lasu. Rodzinne spotkania są doskonałą okazją do poznania dawnych historii. Czegoś, o czym ciężko już usłyszeć od ludzi w moim wieku. Moja babcia opowiedziała mi ciekawą historię w pewien sposób łączącą się z poprzednią. Historię o szeptach w lesie. Gdy była jeszcze nastolatką, młodzież przestrzegano przed samotnym zapuszczaniem się skrótem do sąsiedniej miejscowości. Skrót ten prowadził przez podmokły las. Według starszych, którzy unikali tego miejsca równie gorliwie, jak przestrzegali przed nim, coś w nim było. Zwodziło w las i ściągało zło na człowieka. Ludzie mieli słyszeć w nim szepty i widywać postacie ukrywające się za drzewami. Babcia usłyszała kiedyś przestrogę, iż nigdy, ale to nigdy, nie powinna słuchać szeptów i nie zwracać uwagi na postacie. Nie dopóki nie zostanie bierzmowana. Według starszych ten sakrament chronił przed marami z tego miejsca. Niewielu chciało nocą korzystać ze skrótu, ale zdarzały się sytuacje, w których nie było innego wyjścia. Ktoś musiał przedrzeć się przez mokradła. Tym kimś była przyjaciółka babci. Do bierzmowania pozostało im kilka tygodni, ale jej rodząca siostra koniecznie potrzebowała pomocy lekarza mieszkającego w sąsiedniej miejscowości. Dziewczyna nie miała wyboru. Musiała pomóc. Idąc przez las, nie myślała o zagrożeniu z opowieści, tylko o niebezpieczeństwie, w jakim jest jej siostra i dziecko. Nie chcąc kusić losu, utkwiła wzrok w drodze przed sobą i nie podnosiła wzroku. Szła naprzód, zagłuszając szmer drzew modlitwą. Gdy dotarła do domu lekarza, nie miała nawet chwili na odpoczynek. Mężczyzna porwał torbę z przyrządami i prędkim krokiem ruszył w drogę. Dziewczyna od razu poczuła się lepiej. Świadomość tego, że prawdziwy doktor niedługo pomoże jej siostrze, dodawały jej otuchy. W dodatku nie musiała sama wracać przez las, był z nią dorosły. Nic złego im nie groziło. Nie wiedziała, w jakim jest błędzie. Szmer lasu nie przerażał już tak bardzo, ale droga dłużyła się niemiłosiernie. W pewnym momencie doktor zatrzymał się, stał przez chwilę nasłuchując. Słyszałaś to? Zapytał nieco niepewnie. Dziewczynka nie chciała się zatrzymywać, ale nie mogła oddalić się od doktora. Nie, chodźmy już. Uśmiechnęła się na tyle, na ile potrafiła. Moja siostra... Wiem, ale... Mężczyźnie przerwał trzask. Gdzieś nieopodal złamały się gałęzie. Nie, nie złamały się. Ich uszu dobiegły odgłosy naginania drzewa. Przeciągły jęk. Chodźmy już. Dziewczyna poczuła zimno rozlewające się w jej środku. Czysty strach. Ale ktoś tam jest, mówi. Doktor pobladł. Chodźmy już. Dziewczynka ruszyła ramię w ramię z doktorem. Nie wiedziała, kto mocniej przywiera ramieniem do kogo. Szmery powoli przerodziły się w szepty. Przyspieszyli. Dziewczyna przysięgała później, iż usłyszała damski głos. Mieli wrażenie, że ktoś za nimi idzie, ale za każdym razem, gdy doktor odwracał się, postać jakby znikała, by później pojawić się na granicy wzroku. Słyszał szepty, o których nie wspominał, póki nie opuścili lasu. Gdy znaleźli się między zabudowaniami wsi, doktor zapytał. Słyszałaś to? Dziewczynka nie wiedziała, co powiedzieć. Dygotała ze strachu. Gdy szliśmy, cały czas ktoś stroił sobie z nas żarty. Doktor nie mógł się otrząsnąć, ale próbował ukryć strach. Mówilibyśmy zostali. Co to za obyczaje? Przyjaciółka babci nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Nie rozumiała, dlaczego las zwodzi dorosłego. Przecież sakramenty miały przed tym chronić. W czasach, gdy na wsi wiara wciąż pozostawała centrum życia człowieka, światopogląd dziewczyny zachwiał się. Na odpowiedź czekała miesiącami, do dnia, w których do domu doszła wiadomość o ślubie doktora. Ślubie cywilnym,
gdyż mężczyzna nigdy nie został ochrzczony ani bierzmowany. Opowieści starszych sprawdziły się, a ona sama unikała tego miejsca, gdy tylko mogła. Niestety nie wszyscy, którzy zapuścili się sami w drogę przez las, mieli tyle szczęścia, by wygrać ze strachem. Pewnego lata nieopodal schroniska górskiego znaleziono kilka porzuconych przedmiotów osobistych, które doprowadziły do ciała turystki. Dziewczyna klęczała, zawieszona na gałęzi, z rękami wyciągniętymi przed siebie i kolanami uginającymi się kilkanaście centymetrów nad ziemią. Z rozdartego plecaka wysypywały się konserwy i ubrania, a sękata gałąź, która wbiła się w polar na jej ramieniu, sprawiała wrażenie, jakby trzymała ją kurczowo. Dziewczynom szybko zajęły się odpowiednie służby. Sekcja zwłok wykazała, że turystka zmarła na zawał serca. Umarła ze strachu, gdy uciekając przed czymś zahaczyła ramieniem o gałąź. Musiała pomyśleć, że to, przed czym uciekała, w końcu ją złapało. Zgadnijcie tylko, na jakim drzewie skończyła. Tak, drzewo było czarne. To już drugi raz, przy którym historie rozrosły się do tego stopnia, że nie zmieściłem sprawy kości. Są to powiązane ze sobą opowieści, o których chcę wam opowiedzieć od dłuższego czasu, gdyż samo wspomnienie wywołuje u mnie dreszcze. Widziałem kiedyś konar, w którego środku znajdowała się wrośnięta ludzka kość. Ta wizja prześladuje mnie do dziś. Pozostaje mi mieć nadzieję, że należycie obchodzicie dziady, świętujecie Halloween ze znajomymi albo w zadumie wyczekujecie na Wszystkich Świętych. Spędźcie ten czas jak najlepiej i uważajcie na siebie. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.